ksiądz podczas mszy świętej, kiedy dochodzimy do momentu przeistoczenia z postaci z chleba, wody i wina, czyni postacie eucharystyczne, czyli Pana Jezusa. Ołtarz jest właśnie do tego przeznaczony, do sprawowania mszy świętej. Jest to drugie pod względem ważności miejsce w kościele. Obok mnie, tu jeszcze tak wracając, żebyśmy od razu mieli tę jedną rzecz z głowy. Tu jest taka gruba książka, bo do tego przejdziemy później. To jest taka gruba książka. Wiecie, jak ona się nazywa? Biblia. Nie, to nie jest Biblia. Pismo Święte. To nie jest Pismo Święte. Testament. To nie jest testament. Kto umie dobrze czytać? Co tu jest napisane? Szybko czytaj. Marszał Rzymski. Ewangelia. To nie jest Ewangelia. Słuchajcie, tu koleżanka wam ładnie przeczytała. Ja już muszę odłożyć tą książkę, bo ona jest, jak mi ktoś nie wierzy, że ona jest, proszę bardzo. Ciężka, nie? No, proszę bardzo. No, musicie tak puścić w kółko i na drugą stronę rzucić, to tam się nic z nią nie stanie. Tylko nie otwierajcie, żeby kartek nie wyrwać, bo nie będziemy mieli z czego mszy odprawiać później. Słuchajcie, ta księga, to jest mszał rzymski, ona służy do odprawienia mszy świętej. Bo czy wyobrażacie sobie, żeby ksiądz z takiej grubej książki wszystko musiał spamiętać? Trudno by było, nie? Trudno by było. Dlatego ktoś wymyślił właśnie taką książkę, żeby łatwiej było księżom mszę świętą sprawować, żeby wiedzieli, co, gdzie po kolei jest. I ta księga znajduje się zawsze tutaj na tym takim pulpicie na ołtarzu. Teraz przejdziemy, a jeszcze się ten mszał się przenosi. Niech się poprzenosi jeszcze chwilę. Niech się poprzenosi jeszcze chwilę. W następnej części wystroju głównego kościoła. Drugą częścią, czy drugim takim pod względem ważności elementem prezbiterium jest to, o co się teraz opieram. Czy ktoś wie, jak to się nazywa? Ambona. Rewelacyjnie. To jest ambona. Ambona to jest taki stół Słowa Bożego. Tu mamy ołtarz i stół Eucharystii, czyli stół, z którego karmimy się ciałem Pana Jezusa. A tutaj mamy ambonę i stół Słowa Bożego, czyli miejsce, z którego karmimy się czym? Ja bym musiał się coś zapytać, co to jest tamta... A zaraz do tego przejdziemy. Dobrze. Zaraz po kolei ja wszystko wam powiem. Czym się karmimy na ambonie? Słowem Bożym. Rewelacyjnie, słuchajcie. Jak myślicie, co to jest? Biblia. No powiedzmy, macie trochę racji. Pismo Święte. No też. To może być mniejsza wersja szału albo księga z czytaniami. Księga z czytaniami. A księga z czytaniami ma swoją taką specjalną nazwę. Ja sobie ukłonię się do Pana Jezusa, bo to muszę... Ewangelia. Ewangeliarz, to słuchajcie, zaraz wam pokażę, bo też mamy w kościele na widoku. Słuchajcie, co tu jest napisane? Lekcjonarz. Lekcjonarz jaki? Lekcjonarz mszalny. To taka specjalna książka, w której znajdują się czytania z Pisma Świętego. Fragmenty przeznaczone na każdy kolejny dzień. I tu jest zawsze czytanie, psalm i Ewangelia. A lekcjonarz od jakiego słowa? Lekcja, lekcjo. Z łacińskiego to znaczy czytanie. Natomiast no też te słowa mają nas uczyć, prawda? Stąd też każda lekcja w szkole was czegoś uczy. A tutaj z lekcjonarza Pan Jezus uczy nas, jak mamy żyć, czy jak mamy się zachowywać. Tutaj za
tym takim ustrojstwem, które sobie postawiłem, ale może spaść, a nie spadnie. Słuchajcie, tutaj to jest ewangeliarz. To jest specjalnie przygotowana książka, w której nie ma, w której są tylko i wyłącznie zawarte fragmenty Ewangelii na każdą niedzielę i na każdą uroczystość i święto. Taka gruba, ładna książka w takich ładnych oprawkach sobie stoi. Już nie będziemy dalej ten. Idźmy dalej. Słuchajcie, kolejne miejsce, to nie będzie takie dość istotne i ważne, ale muszę się przejść. Zaraz przejdziemy do tamtego miejsca, ale najpierw to. To się nazywa miejsce przewodniczenia. Stąd ksiądz rozpoczyna mszę świętą. Czyni znak krzyża i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza część mszy świętej stąd jest sprawowana, a później przechodzimy sobie do kolejnych elementów. Idziemy dalej. O to chcieliście zapytać, nie? Tak? O to. Słuchajcie, to jest... Do chrzestu. Do chrztu, tak, do chrztu. Do chrztu, to służy do chrztu. Tam się chrzci. Tak, tam się chrzci. To jest chrzcielnica. Proszę zapamiętać, chrzcielnica. Oj, to jest też ciężkie. Ale już nie będziemy sprawdzać jak, żebyście się nie stresowali i żeby nie zabierać czasu, bo szkoda. Ja mam tutaj, prawda, chodźcie. Bo nie biegiem. Bo powoli, nie biegamy. Nie biegiem. Co ksiądz mówił na początku? Że nie biegamy. Każdy, ale stop, nie biegamy. Słuchajcie, nie, ja tutaj robię, nie, dalej nie przychodzicie naokoło. Zaraz część przejdzie, będzie wymiana. Każdy zobaczy. Chrzcielnica to jest takie miejsce, gdzie udziela się sakramentu Chrztu Świętego. Tu jest, jak widzicie, co? Woda. Jest to woda poświęcona, pobłogosławiona w czasie... Uważajcie na kopułkę. Jest to woda poświęcona, pobłogosławiona w czasie Wigilii Paschalnej. I tutaj w niedzielę albo na tygodniu odprawiany jest, czy udzielany jest sakrament Chrztu Świętego. Nie ma tu, co prawda, wszystkich parametrów do tego sakramentu, bo jeszcze tam są inne rzeczy. Takie rzeczy jak na przykład oleje, które też przy sakramencie tym się udziela i inne rzeczy. Natomiast tu, jak widzicie, jest chrzcielnica, czyli to źródło Chrztu Świętego. Pierwszy rząd zobaczył, to teraz. Drugi rząd robi krok do tyłu. Drugi rząd robi krok do tyłu. Pierwszy rząd już wraca do swojej ławeczek. Ci, którzy już obejrzeli chrzcielnicę, siadają na miejsce. Stop, powoli. A następne osoby podchodzą. Uważajcie na zegar. Bo on chodzi i jest sprawny, tak. Pierwszy rząd zobaczył dziewczyny wracać już do swoich miejsc. Zobaczyli, to odchodzą już do swoich miejsc, bo tu nie ma co oglądać. Można, jak ktoś już... Przeżegnać się trzeba później, jak już zamoczycie. Bardzo ładnie, dobrze. I już do swoich miejsc wracamy. Kto jeszcze nie zobaczył? Ostatnie życzenie. Woda poświęcona. Bo przeżegnać się trzeba. Już? Przeżegnali? Do ławek. Zobaczyli, jak wygląda chrzcielnica. Dotknęli wody święconej, żeby wiedzieć, że tam jest. W kościele oprócz... Bo zaraz porozsadzam niektóre ławki. Kolega w zielonym i kolega w czerwonym staną i przesiądą się tam do tyłu, do ławki. O, rewelacja. Super. Stamtąd też będziecie dobrze widzieć, a nie będzie takiego tłoku i zgrzytu i problemu. W kościele oprócz, to są takie główne miejsca w kościele. Ołtarz, ambona, tabernakulum, chrzcielnica. Oprócz tego, jak spojrzycie się tak wkoło siebie w kościele, to zobaczycie, że są jeszcze figury, na przykład z Matką Bożą Fatimską. Tam po mojej prawej stronie, a waszej lewej będzie obraz Matki Bożej. Po mojej lewej, a waszej prawej będą trzy obrazy. Pana Jezusa Miłosiernego, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego i świętego Tadeusza Judy, tylko tak trochę schowany za filarem. Ale jak będziecie wychodzić, to sobie możecie później te obrazy zobaczyć. Teraz nie będziemy chodzić i biegać. Słucham? A, tak, są jeszcze witraże, to też jest element wyposażenia kościoła, to prawda. Miejsca, w których siedzą księża, nazywane są stallami, tak? To taka nazwa jest zwyczajowa, to tak stalle czy sedilla, takie miejsce przeznaczone do siedzenia dla księży i tutaj też ławeczki przeznaczone do siedzenia dla ministrantów. Jest jeszcze konfesjonał.
Tak jest, zgadza się. Jak się odwrócicie teraz na chwilę do tyłu, obrócicie głowy, to waszym oczom na poziomie waszego wzroku, nie patrząc, ukażą się takie cztery, jakby to powiedzieć, małe pomieszczenia. To są właśnie konfesjonały. Tam udzielany jest jaki sakrament? Pokuty i pojednania. Bardzo dobrze. Sakrament pokuty i pojednania, powszechnie zwany spowiedzią. To tak, żebyście tę nazwę też znali. I jeszcze jedno bardzo ważne miejsce w kościele, w sumie dwa. Ta przestrzeń, w której wy się znajdujecie, to jest nawa. Akurat nasz kościół, trudno jest powiedzieć, ilonawowy jest. Ja bym, można odrębić, można powiedzieć, że to jest kościół trzynawowy. Wy znajdujecie się w nawie głównej, a za filarami są dwie nawy boczne, tak? Więc można by to tak określić, nie? Chociaż nie jest to łatwe, bo jest, nasz kościół jest taki, ma przestrzeń taką otwartą, więc nie jest to łatwe określenie. A który z tych kolorów? Do tego przejdziemy, spokojnie. Ja wiem, że musiałem wszystko wyciągnąć, słuchajcie, bo inaczej byśmy tego nie przeszli. Do tego przejdziemy. Jak się odwrócicie za siebie jeszcze raz i tym razem spojrzycie w górę, to za tą błyszczącą lampą, która tam świeci z tyłu, ja ją może zgaszę, bo ona razi w oczy, a nie chcemy, żeby nas raziło w oczy. Bo razi, to będzie lepiej widać. Już nie ma. Słuchajcie, tam nad wami, jak się spojrzycie z tyłu i popatrzycie w górę, są organy. Organy to jest taki instrument piszczałkowy. Jest to taki instrument, na którym gra pan organista i śpiewa. I teraz tak. To, na co patrzycie, tak frontem, to jest taki główny instrument, tak? Z tego się wydobywają dźwięki. Te takie duże, to są takie duże piszczałki. To tak na front to chyba jakieś trąbki są. Nie będziemy wchodzić tam na górę, bo tam się nie da wejść, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że za tym takim kontuarem jest multum, czy dużo takich mniejszych, małych, większych, dużych, podobnych do tych piszczałek, tylko o różnej wielkości. I one różne dźwięki wydają. A jak spojrzycie się na lewo, na moje lewo od tego instrumentu, na lewo jest taki, widzicie taki brązowy, drewniany wystaje, nie? To jest kontuar, to jest to, na czym się gra, tak? I to jest ze sobą specjalnym mechanizmem połączone i pan organista, jak zacznie grać na którymś klawiszu, a tych klawiszy ma tam dużo, bo chyba ze trzy, takie sekcje klawiszowe ma, jak zacznie na tym grać, to organy zaczną wydobywać odpowiednie dźwięki. I ty jeszcze musi parę przełączników, ale tym się dzisiaj nie zajmujemy. Pytanie jest jakieś? Pytanie jest jakieś? Chcę wam powiedzieć, że tych piszczałek mogą być tysiące i im więcej... Tysiące. I im więcej jest tych piszczałek, od tego zależy wspaniałość instrumentu. Jak niezwykłe dźwięki może on wydawać. I tutaj Adaś już mówił, że w tym kościele odbywają się piękne koncerty organowe, dlatego że te organy są bardzo właśnie duże i mają wiele piszczałek. Zgadza się. Krótkie pytanie. No, a jak organista tam wchodzi, żeby grać na organach, skoro tam się nie da wejść? Musi tam chyba spać. Tam z prawej strony są takie drzwi. My tam nie będziemy wchodzili, bo tam jest za mało miejsca. Tam z prawej strony jest takie specjalne wejście, po którym sobie pan organista tam wchodzi. Ale ponieważ tylko zasadniczo on może tam wejść, więc nie wprowadzamy tam zasadniczo gości. Ja tam byłem, ale jest strasznie stromo. Też, no tak, to prawda, to trzeba uważać. Słuchajcie, króciutki ten. Może zróbmy tak. Niech to będzie taki krótki test dla tych, którzy nie znają odpowiedzi na pytanie, tak żeby sobie ten... A jak ktoś będzie znał, to najwyżej będzie podpowiadał. Ja podchodzę, pokazuję, wy mówicie. Oczywiście, zgłaszając się. Co to jest? Tabernakulum. Bardzo dobrze. Po czym to poznać? Po tej lampce. Po lampce, w tak zwanej wiecznej lampce. To tak jeszcze uściślimy. Gdzie teraz jestem, przy czym? Ołtarz. Bardzo dobrze. A teraz podchodzę do? Ambony. Ambony. Rewelacyjnie. Przy zegarze stoi co? To jest... Do 6. Już tu, jak się nazywa?
tu. Jak się nazywa? Szczelnica. Dobrze. A tu, ale to później, jak odsłonimy może te organy, bo tam jeszcze coś powinno stać przy szczelnicy. Dobrze, to jest co? Krzyż. Krzyż, tak zwany krzyż procesyjny, używany do procesji. Dobrze, słuchajcie, to byśmy zamknęli. Kwestia... A, jeszcze jedna rzecz. A co to jest? O, to będzie... Kto wyłapał, to ma. Miejsce, z którego ksiądz zaczyna mszę. Dobrze, miejsce przewodniczenia. Super, rewelacyjnie. Słuchajcie, bardzo ładnie. Szybkim teraz ruchem przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej grupy, mianowicie gesty i postawy używane w czasie mszy świętej. Myślę, że jest to bardzo ważne, ponieważ myślę, że zdajecie sprawę z tego, że jak jesteście na mszy świętej, to różnych gestów i postaw w czasie tej mszy świętej używamy. Znacie jakieś trzy takie główne postawy w liturgii, jakie są używane? Klękanie, siadanie i stanie. Bardzo dobrze. To tak może być rewelacyjnie. Postawa stojąca, czyli ta, którą ja teraz mam, tak, to jest postawa stojąca, jest to postawa gotowości, szacunku, czuwania, do pełnienia po prostu woli Pana Boga, tak? I uwaga, bo później na koniec będą pytania z tego. Kiedy w czasie mszy świętej jest postawa stojąca? Kiedy ją używamy? Dobra, to zróbmy to, przeskoczmy. Postawy, gesty zostawmy na koniec, bo widzę, że was jeszcze zapomniałem o kilku rzeczach w prezbiterium jeszcze. Słuchajcie, to, tylko żebyście się nie zdziwili, to jest sygnaturka. Sygnaturka, czyli takie raz, dwa, trzy, cztery dzwoneczki. Tu jest taki... One nawet każdy dzwoni w innym tym przedziale. To są takie dzwoneczki, których się używa na początku mszy świętej. Tak, jak ksiądz wychodzi na początek mszy świętej, to się dzwoni. Trochę ściszymy, bo mnie ucho boli. Ksiądz wychodzi i wtedy wszyscy wierni co robią? Wstają. I połączymy to sobie dzisiaj, widzę, już wiem, co zrobimy. Połączymy sobie postawy z różnymi gadżetami jeszcze używanymi w czasie mszy świętej. I siadajcie. Postawę stojącą zaczynamy właśnie, czy zachowujemy od momentu wejścia, kiedy ksiądz wejdzie na prezbiterium, kiedy zadzwoni ta sygnaturka, do takiej specjalnej modlitwy, którą nazywamy kolektą. Później stoimy na mszy świętej, kiedy ksiądz czyta coś ważnego. Jak myślicie? Co ksiądz może czytać takiego ważnego na mszy świętej? Na przykład Pismo Święte. Ale konkretnie, o jaką... Biblię. Konkretnie, o jaką część Pisma Świętego chodzi? Ewangelię. Bardzo dobrze. Kiedy ksiądz wychodzi do czytania Ewangelii i pan organista zacznie śpiewać taki śpiew. Alleluja, alleluja, alleluja. To co się wtedy dzieje w kościele, jak organista zaczyna to śpiewać? Co wszyscy robią wtedy? Wstajemy. Wstajemy wszyscy. Wstajemy ze względu na to, że za chwilę będzie czytane do nas bardzo ważne słowo, więc musimy być gotowi, żeby to słowo przyjąć i musimy temu słowu okazać szacunek. Dlatego zachowujemy postawę stojącą. Usiądźcie. Później tą postawę stojącą zachowujemy jeszcze w czasie wyznania wiary, kiedy wyznajemy, jak bardzo wierzymy w Pana Jezusa, w czasie modlitwy powszechnej i w czasie jeszcze... I później na zakończenie mszy świętej jeszcze jest postawa stojąca. I one, te postawy w czasie mszy świętej się mieszają. Dalej przechodzimy bardzo szybko do postawy siedzącej, którą teraz zachowujecie. A postawa siedząca jest... Najczęściej ona oznacza skupienie, słuchanie, rozważanie Słowa Bożego, bo najlepiej wam się uczy, jak stoicie, czy jak siedzicie. Jak siedzimy, to się najlepiej uczy, bo wtedy człowiek jest taki skupiony, nie musi myśleć o tym, że go bolą nogi, że jeszcze musi tyle wystać czasu. Dlatego też na czas czytań w czasie mszy świętej, na czas też przygotowania darów, o którym sobie na czas przygotowania darów i później po
Komunii Świętej jest taki czas, żeby usiąść i w skupieniu pomedytować, czy zastanowić się, rozważyć, co się przed chwilą dokonało, czy też co usłyszeliśmy. I jeszcze jedna bardzo ważna postawa, chyba najważniejsza z tych trzech, mianowicie postawa jaka będzie? Bardzo dobrze, postawa klęcząca. Słuchajcie, przed kim się klęka zasadniczo? Przed Panem Bogiem. Przed Panem Bogiem. A kiedyś przed kim klękali ludzie? Modlitwą. Też. A kiedyś przed kim klękali ludzie? Przed bożkami. Też były takie momenty, ale bardziej na ziemi przed kim kiedyś? Przed królami. Przed królami. Słuchajcie, dzisiaj taką bardzo ładną pieśń na początek zaśpiewaliście. Jesteś królem. Jest to piosenka, która mówi o tym, że Pan Jezus jest naszym królem. Stąd też postawa klęcząca oznacza adorację i cześć, takie oddanie takiej głębokiej czci Panu Jezusowi, takiego uniżenia się przed Panem Jezusem. Ale słuchajcie, to nie są wszystkie postawy, które jeszcze w Kościele są. Mianowicie, bo do postaw jeszcze jest taka jedna postawa, o której wyżeście nie wspomnieli, a ją się dwa razy, znaczy raz do roku, a każdy ksiądz przynajmniej jeszcze jeden raz taką postawę w swoim życiu zachowuje. No może ktoś znajdzie. Leżenie? Leżenie krzyżem. Słuchajcie, jest taka postawa jeszcze liturgiczna, jak leżenie krzyżem i tę postawę liturgiczną ksiądz przyjmuje w każdy jaki dzień roku? W sobotę. Nie. Wielkanoc. No, konkretnie. Przed Wielkanoc. Konkretnie. Wielki Piątek. Bardzo dobrze. Wielki Piątek. Wielki Piątek na początek liturgii Wielkiego Piątku. Ksiądz wychodząc do ołtarza najpierw kładzie się, leżąc krzyżem modli się, a oprócz tego jeszcze w czasie udzielania święceń kapłańskich te postawy się zachowuje. I jest to postawa właśnie takiego już pełnego uniżenia i oddania się w posługę Panu Jezusowi. To były postawy w liturgii, a mam jeszcze gesty. Będzie szybciutko o gestach, szybciutko i króciutko. Mam nadzieję, że mi się to uda szybciutko i króciutko, ale muszę mieć wolne ręce do tego, stąd też ten mikrofon idzie na dół, a rączki ksiądz ma wolne. Uwaga, jakie mamy gesty w liturgii? Czy jak ten? Pierwszy taki gest, no. Złożenie rąk imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Znak krzyża, dobrze. Klęczenie. Klęczenie to postawa. Ktoś ma jakieś pomysły jeszcze? Że ksiądz czasami tak podczas muszę podnosić dwie ręce. Dobrze. Słuchajcie, to tak. Złożenie rąk to jest postawa, taki gest, w którym składacie rączki do modlitwy. Jest to postawa modlitwy, ale też ufności. Bo składając ręce, składamy je ufni Panu Bogu, że będzie się nami opiekował, prawda? Więc ręce zasadniczo składamy na klatce piersiowej, ładnie, skrzyżowane paluszki. Prawy na lewym, lewy na prawym. Nie jest to do świętości ważne. Ważne, żeby było skrzyżowane. I na mszy świętej jest to jeden z głównych gestów liturgicznych. Drugi gest to, tak jak powiedziała wasza koleżanka, jest to znak krzyża. I teraz tak. Znak krzyża mamy. Duży znak krzyża, czyli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, który czynimy kiedy? Na. I na. Końcu. Rewelacyjnie. Ale słuchajcie, jeszcze w czasie mszy świętej jest taki jeden moment, w którym używamy też znaku krzyża, ale takiego nieco mniejszego. Jak myślicie, kiedy na to jest? Na błogosławieństwie? Nie. Zapomniałam, to się nazywa, że kciukiem. Tu. No, kciukiem. Kiedy to się udziela? Kiedy to się kciukiem... Podczas ten? Czytania. Podczas czytania czego? Ewangelii. Bardzo dobrze, słuchajcie. Podczas czytania Ewangelii wykonujemy tak zwany mały znak krzyża. Trzykrotnie. Najpierw na czole. Aby ja co? Wiem, co to znaczy. Znaczy to, żeby moje myśli były o Panu, żeby moje słowa dotyczyły Panu, żeby Pan zagościł w moim sercu. Rewelacyjnie, słuchajcie. Bardzo dobrze. Rewelacyjnie, słuchajcie. Najlepsze to są takie konferencje, w których wy sobie sami tłumaczycie, tylko żebyście sobie, najlepiej, żebyście się nawzajem słuchali, bo to jest najlepsza katecheza, kiedy wy opowiadacie sobie nawzajem. Bo ja mogę mówić, mnie usłyszycie i usłyszycie, ale jak koleżanka z klasy albo kolega powie, to słuchajcie, uwierzcie mi, że trzy razy więcej w głowie zostaje. Dalej oprócz tych takich znaków mamy jeszcze kilka innych. Mianowicie, będziemy trochę się bawić. Bicie się w piersi.
jest to taki znak, który, czy gest, który już tak powoli wychodzi z użycia. No grzechy, żeby jakby trochę odpuścić, żeby się przyznawać do grzechów, które się zgadza zrobiło. Się. I kiedy w czasie mszy świętej ten gest jest? W jakich częściach mszy świętej? Ktoś wie? Do końca jestem pewna. Wiem, że wtedy, kiedy jest moja wina, chyba po długim milczeniu. Bardzo dobrze. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Wtedy jest właśnie ten gest takiego bicia się w piersi, takiego pokutnego, prawda? Można jeszcze ten gest zachować, czyli jest to używany gest podczas aktu pokuty, bo to jest ta część przyświętej, akt pokuty. I to w tej formie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam i tak dalej, bo tam jest ta forma. Dalej jeszcze. Może być używany w czasie śpiewu Baranku Boży. To tak kiedyś było, ewentualnie na zakończenie litanii też często tam, gdzie jest Baranku Boży. Przynajmniej jak byłem w waszym wieku, to mnie tak uczono, że na Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Tak? Czyli też tam w tej formie Baranka Bożego jest takie przyznanie się do winy. Idźmy dalej. Kolejnym gestem jest ukłon, bądź też przyklęknięcie, czyli gesty, które już po części mówiliśmy, a które ja wam tutaj gdzieś w międzyczasie pokazałem, prawda? Czyli pamiętajcie, że jak jesteście w kościele i przechodzicie z jednej strony na drugą, to dwie opcje macie. Jak ktoś ma zdrowe kolana, to przyklęknąć albo ukłonić się. Jeżeli ktoś na przykład dużo chodzi, tak jak dzisiaj pani Kasia, dużo chodzi z jednej strony na drugą, to ona nie musi co chwilę przyklękać, wystarczy, że się na chwilę zatrzyma, albo ukłoni, albo inaczej ten gest zachowa. To też tak, żebyście mieli tę jasność, że jak ktoś dużo z jednej strony na drugą chodzi, to też nie za każdym razem trzeba przyklękać. Dobrze. Było gest wzniesienia i rozkładania rąk podczas modlitwy. I to jest taki gest, który zasadniczo wykonuje ksiądz w czasie, gdy odmawia różne modlitwy w kościele, prawda? No i to jest taki gest, módlmy się. I wtedy ksiądz rozkłada i wznosi ręce w takim geście. Z jednej strony uwielbienia Pana Boga, czyli uwielbiamy Pana Boga przez to, a z drugiej strony ksiądz też, jako ten, który jest głównym sprawującym mszę świętą, modlitwy wszystkich, którzy są w kościele, przekazuje Panu Bogu. Czyli to jest taki gest też takiego przekazania, ofiarowania tych intencji Panu Bogu. Jeszcze jednym takim bardzo ważnym znakiem jest, bo już darujemy sobie jakieś inne, pobożne, znak pokoju, który jest przekazywany w czasie mszy świętej, żeby pokazać właśnie to, że moje serce jest sercem, które jest pełne pokoju. I takim też bardzo ważnym gestem liturgicznym jest pocałunek. Słuchajcie, kiedy na mszy świętej jest pocałunek? Kto wie? Jak ksiądz składa Eucharystię już do tej. No tak, nie do końca. Kiedy ksiądz całuje Biblię. No tak, dobrze. Po czytaniu Ewangelii jest pocałunek Pisma Świętego. To jest jeden. Kiedy jeszcze? Lekcjonarza? Ołtarz. Bardzo dobrze. Słuchajcie, w czasie mszy świętej są dwa momenty, kiedy ksiądz coś całuje. Pocałunek to jest taki gest, który jest gestem miłości też i czci. I są takie dwa momenty. Pierwszy moment to jest, kiedy ksiądz wychodzi do ołtarza i całuje ołtarz. A drugi moment to jest, kiedy przeczytał Ewangelię i całuje Księgę Pisma Świętego. I słuchajcie jeszcze. Pocałunek, dotyk i skłon. Te trzy gesty tworzą nam taki jeden bardzo ważny znak. Słuchajcie, znak miłości. Znak miłości do Pana Boga. Wyraża się, ja to ostatnio się tego douczyłem i ostatnio o tym przeczytałem, bo tak, no człowiek tak się uczy całe życie. I znak miłości, takiego oddania się Panu Bogu, każdy ksiądz tę miłość Panu Bogu wyznaje na początku każdej mszy świętej. W postaci tych trzech gestów, o których wcześniej wspomniałem. Bo patrzcie teraz. Teraz się patrzcie, co się dzieje. Jest wyjście księdza. Jest wyjście. Ksiądz najpierw, jak wychodzi, przyklęka w stronę tabernakulum, odwraca się i czyni pierwszy gest miłości. Czyli co robi?
Pierwszy gest miłości robi. Dotyka. Słuchajcie, to jest pierwszy gest miłości, dotyk. Później co robi? Zanim pocałuje, co robi? Skłania się. A przy skłonie co robi? Całuje ołtarz, słuchajcie. Dla mnie to po prostu była taka super katecheza, czy super taka świadomość, że każdy ksiądz, podchodząc do ołtarza, pierwszą rzecz, jaką robi, to wyznaje miłość Panu Jezusowi poprzez dotknięcie ołtarza, skłon i ucałowanie tego ołtarza. Proszę, księdza, jest pytanie od Julki. No, na przykład jak ksiądz odprawia mszę i codziennie chodzi na tę mszę, no to czy musi pójść na jakby inną mszę, którą inny ksiądz odprawia? Nie. Nie. Bo ja odprawiając mszę świętą, ja w tej mszy świętej też tak jakby, ja ją odprawiam i w niej uczestniczę. Takie dwa w jednym. Takie jakby to byście powiedzieli, takie kombo w grze, nie? Że ja jestem tam w tej mszy świętej i ja w niej uczestniczę i ja już na następną tak jakby iść nie muszę, nie mam takiej potrzeby. Dobra. Darujmy sobie, bo jesteście obkuci z postaw gestów liturgicznych. Myślałem, że ten. Więc short też sobie. Bóg jest tu, Bóg jest tam, Bóg jest w każdym z nas i w sercu go mam. Zapraszam was do wspólnego śpiewu. Wstańmy wszyscy. Bóg jest w każdym z nas i w sercu go mam. Światłem jest ciemną noc. I w modlitwie mej słyszę Jego głos. Bóg jest tu, dobry jest w każdy czas. Jeszcze raz. Bóg jest tu, Bóg jest tam, Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam. Światłem jest ciemną noc i w modlitwie mej słyszę Jego głos. Bóg jest tu, dobry jest w każdy czas. Bóg jest tu, Bóg jest tam, Bóg jest w każdym z nas i w sercu go mam. Światłem jest ciemną noc i w modlitwie mej słyszę Jego głos. Bóg jest tu, dobry jest w każdy czas. Super, ale śpiewacie. To jeszcze łyka i lecimy z ostatnią częścią. Nie wiem, czy będzie najciekawsza, ale dużo gadżetów wam przygotowałem. W sumie mogłem te gadżety, ale nie, bo to by było niebezpieczne. Więc lepiej niech te gadżety zostaną tu. To już schowam. To jest jakby się ktoś... To jest kropidło. Jakby ktoś był w domu niegrzeczny, to ja rodzicom podrzucę takie kropidło i oni was takim kropidłem będą wody święconej dobrze na tym namoczą. I wodą święconą będą was kropić w domu, żebyście byli grzeczni. To jest taki kociołek na wodę święconą, ale to już wam wcześniej pokazywałem. Ja to odstawię tutaj na dół, żeby mi nie przeszkadzało. To sobie może tam stać, to się nic nie dzieje. Dobra, słuchajcie. Teraz tak, od czego by tu zacząć? Zacznijmy od rzeczy najważniejszych. Nie, od tego nie zaczniemy. No nic, to dacie radę. Widzicie to? Prawda? Widzicie to? To jest pierwsze takie najważniejsze naczynie liturgiczne używane podczas mszy świętej. Czy ktoś wie, jak to się nazywa? Jesteś ministranci, czy jeszcze, albo kandydaci? Ciało Chrystusa. No nie? Nie. Słuchajcie, to jest... Jeszcze damy jedną szansę. Kielich. Super, rewelacyjnie. To jest kielich. Kielich to jest naczynie liturgiczne używane do mszy świętej, a konkretnie do tego, aby nalać do niego wina i wody, które później staną się ciałem i krwią Pana Jezusa. Na kielichu znajduje się tak zwana, to będzie takie śmieszne określenie, albo może być śmieszne, bielizna kielichowa. Tak zwana bielizna kielichowa. Każdy z nas jakąś bieliznę nosi, Panu Jezusowi też ta bielizna jest potrzebna. Prawda? I do takiej bielizny kielichowej należy. Zrobię coś, ale nie boję się, bo to świeży jest, więc tutaj nic się w środku nie dzieje. Należy korporał. Korporał. Korporał to jest taki obrusik. I ochotnika potrzebuje jednego. To kolega pierwszy się zgłosił, to proszę. Ja rozłożę taki obrusik. Chodź, stań tutaj na środku. Proszę bardzo. Trzymaj. Proszę bardzo. Taki obrusik kwadratowy. Jego zasadniczo rozkłada się na płasko.
I on służy do tego, aby żadny taki mały okruszynka Pana Jezusa później nie spadła gdzieś w niepowołane miejsce. Dlatego jak się go składa, to się go składa do środka. Czyli tak, tak, tak i tak. I mamy już złożony korporał. Ale ponieważ on był świeżo uprany i tu na pewno Pana Jezusa nie ma, więc możesz trzymać. Potrzymasz trochę? A co? Pobawmy się. Następnego ochotnika potrzebuję. Sorry dziewczyny, ale to będą chyba chłopaki. Kto by tam chłopaków chciał jeszcze? To chodź. To, o dobra, to już tam pani Kasia wybrała. Dobrze, będzie Krzysio, a potem będzie Adek. Proszę bardzo, słuchaj. Stań, o tu stań. To jest palka. To jest takie kwadratowe urządzenie służące do przykrywania kielicha. Kiedy w kielichu już jest wino i woda i później po konsekracji one stają się krwią Pana Jezusa, to żeby tam żadna jakaś muszka nie wpadła albo paproch, to w ten sposób przykrywa się kielich. Palka. Bierzmy. Dobra. Kogo tam pani Kasia wyznaczy? Adaś, idź. Słuchajcie, to jest puryfikator. Proszę bardzo. Stań tutaj o tak przodem frontem. Puryfikator to jest taki ręczniczek, czy ręcznik. To jest taki ręcznik, gdzie jak już ksiądz spożyje krew Pana Jezusa i zaleje później wodą, to żeby wytrzeć do sucha, to używa się właśnie takiego ręcznika zwanego puryfikatorem. No dobrze. Kto by chciał... Szymonku, idź. Zaraz dziewczyny też weźmiemy, nie martwcie się dziewczyny. Proszę bardzo. Trzymamy kielich, tu się nic nie dzieje. Kielich pusty jest, nie martwcie się, pusty jest. Puściutki, puściutki. Dobrze, kto by chciał, to możemy ten, puszka, słuchajcie. Puszka to jest takie, puszka albo patena, jak zwał, tak zwał. Stań tu obok kolegi. To jest takie naczynie liturgiczne, które służy do przechowywania Pana Jezusa, ewentualnie opłatków czy komunikantów, które później staną się Panem Jezusem. No dobra, to co? Stanio? Jakąś niewiastę możemy wylosować. Idź. Jeszcze chłopczyk jeden i będzie... Chłopczyk dalej. Jeden, tak? Dobra. To pójdźmy w tę stronę. Jak już nosimy Pana Jezusa, to go ponośmy. Słuchajcie, to jest bursa. Bursa to jest takie urządzenie, którego ksiądz używa, jak idzie do kogoś chorego. I tu w tej bursie znajdują się i korporał może się znajdować, i puryfikator też może się znajdować, i taka mała puszeczka, która służy do noszenia Pana Jezusa. To możesz trzymać. Tu w środku się wszystko znajduje. Kogo tam, jakąś niewiastę możemy dać? Nawet dwie niewiasty, albo nawet trzy. Dobrze, Zosia i Ania, zapraszam. Dziewczyny, jedna bierze to, druga bierze to i trzyma, i ostrożnie trzyma, a trzecia trzyma to. To jest ręczniczek, który służy księdzu do wytarcia paluszków, po takim geście obmycia rąk, który jest sprawowany w czasie, który jest w czasie mszy świętej, to jest taka, jakby to powiedzieć, trudno, lawaterz, ewentualnie lawaterz to się to razem nazywa, to jest takie naczynie z wodą, którą ministrant polewa dłonie księdza, żeby mógł sobie umyć, a na tę podstawkę tę wodę leje. Takie trzy elementy. Dobra, dwie niewiasty mi są potrzebne. Ale musicie dziewczyny wejść tutaj. Chodźcie tutaj do mnie. Teraz zobaczymy, jak słuchały. Jedna. Od spodu bierz. I trzymaj. Dobrze trzymaj. Proszę bardzo. I tam możesz iść. Tego nie biorę, bo to podkładka mi niepotrzebna. To są ampułki. Ampułki służą do przechowywania. 5 minut mamy. O kurczę. Ampułki służą do przechowywania wina i wody. Tu jedna z waszych koleżanek ma wino, a druga ma wodę. I słuchajcie, ostatnie dwie rzeczy, ale tego wam nie dam. To będę tylko ja trzymał. Słuchajcie, to jest monstrancja. Monstrancja to jest, jest używana w kościele do wystawiania postaci Pana Jezusa. I tu w monstrancji jest taki specjalny przedmiot, do którego się Pana Jezusa umieszcza. I jak będziecie wychodzić z kościoła
i będziecie przechodzili może tamtą stroną, to tam zobaczycie Pana Jezusa wystawionego w podobnej, ale trochę większej monstrancji. Prawda? To jest monstrancja. I ostatnia rzecz. To jest, słuchajcie, to się nazywa kustodia. Kustodia to jest takie urządzenie, które służy do przechowywania Pana Jezusa w tabernakulu. Jakieś pytania? Opuśćcie rączki. Dobrze. Słuchajcie, zapraszam teraz od dziewczyn ze mną, dam do mnie, chodźcie. Pomaleńku będziecie odstawiać te rzeczy. Zostały jeszcze szaty. Ksiądz króciutko nam powie o szatach. Króciutko o kolorach szat liturgicznych. O kolorach szat i to już będzie koniec naszego spotkania. Teraz chłopcy mogą podejść. Franio, Maszek po kolei. Dzięki. Ja na katechezie sprawdzę, ile zapamiętaliście z nazw, bo nazwy są bardzo trudne. Większość z nich pochodzi z łaciny, z języka łacińskiego. Słuchajcie, teraz króciutko o szatach liturgicznych, bo czas nas goni. Pierwsza szata liturgiczna, od tej strony lecimy, to jest kombrza używana przez księdza do, czy przy spowiedzi. To jest taka jedna. Dalej idzie alba. Alba jest używana do mszy świętej. Już ksiądz się w to ubiera, tak żeby czarnego nie było widać. Nie? To albo się zakłada. Nie będziemy zdejmować. Nie będziemy zdejmować. Słuchajcie. Pokażemy, jak one wyglądają. To są ornaty. Ornaty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ornatów. Jak widzicie, ornaty mają kolory różnego rodzaju. Zielony jest używany... Bardzo ładnie. Ornaty zielone używane są... A która jest najważniejsza? Nie ma najważniejszej, ponieważ ornaty, kolory ornatów używane są w zależności od okresu liturgicznego. Teraz mamy okres zwykły, więc używamy koloru zielonego. Za chwilę będziemy mieli okres adwentu i jaki będziemy używali kolor? Fioletowy. Kiedy go jeszcze będziemy używali? W wielkim? W wielkim poście jeszcze będziemy używali. Tak jak wasza koleżanka zauważyła, jest taka niedziela, która się nazywa niedzielą. Niedzielą radości. Zgadza się. I wtedy używamy różowego. I są takie dwie niedziele, kiedy używamy koloru różowego. Trzecia niedziela Adwentu i czwarta niedziela Wielkiego Postu. Jedna to jest Gaudete, czyli radujcie się, a druga Letare. Jak myślicie, kolor czerwony to kiedy będzie używany? Podejrzewamy, że w Wielki Piątek, w Wielki Czwartek. Wielki Czwartek, nie. Wielki Piątek, tak. Wielki Piątek. I jeszcze, jak są wspomnienia męczenników, czyli tych, którzy oddali swoje życie w obronie za wiarę. Tu mamy tak złoty, biały i taki kremowy. One są używane jako jeden kolor, taki uniwersalny, tak? Złoty zasadniczo do takich większych uroczystości, to można powiedzieć, że jak są wielkie uroczystości, to wtedy się złoty wyciąga, nie? Chociaż tak naprawdę może być też biały. Słuchajcie, tu są jeszcze takie... To nie jest ornat. To nie jest ornat, żebyście ten... To jest dalmatyka. Dalmatyka to jest taki strój, którego używali diakoni. Zobaczcie, że ona jest krótsza, widzicie? Nie taka do ziemi. I jeszcze jest jeden ciekawa rzecz. Dalmatyka ma rękawy. Ona ma rękawy. Tam może tak nie widać tego. Na zakrystii mamy fioletową, której jest bardziej widać, ale ona ma rękawy. Ona nie jest tak, nie ma takiego kroju jak ornat. I jeszcze mamy, to taki wam wyciągnę, kolor niebieski to jest kolor związany z Matką Bożą, dlatego jeszcze ten kolor wam chciałem wyciągnąć. Na święta Maryjne, zgadza się, ale to nie jest ornat. To jest kapa. Kapa, która służy do odprawiania nabożeństw różnych w kościele i tym podobnych nabożeństw, procesji i tak dalej, i tak dalej. I ona się trochę inaczej zakłada, bo jest rozpinana. Ją się nie zakłada przez głowę, tylko ją się rozpina i zapina. I dwie rzeczy jeszcze, ostatnie. Jest taki sznureczek, który nazywa się cingulum. A on służy do tego, że ksiądz, jak ma na przykład za szeroką albę, bo alby są szersze, to tym sznureczkiem w pasie się przewiązuje, żeby te alby było łatwiej używać. I ostatnie, jedno z takich ważniejszych. Słuchajcie, to jest felon. Felon. Kapa to jest płaszcz. Kapa wygląda jak płaszcz.
Zaraz ubierzmy się w kapę i w welon. Czy wiecie, kiedy ksiądz ma welon na sobie? Kiedy, Gabrysiu? Pięknie, powiedz głośno. Kiedy podnosi Najświętszy Sakrament. Tak, właśnie wtedy ma welon na sobie. Słuchajcie, taka jest różnica między... Kapa wygląda jak taki płaszcz. Jak jeden z bohaterów kreskówek, czy kilku bohaterów z kreskówek takie płaszcze mają, nie? No Batman na przykład, Superman, nie? No i mają takie płaszcze, nie? I ksiądz też ma taki płaszcz, który służy do odprawiania nabożeństw i welon, który jak widzicie to jest taki podłużny, który właśnie służy, tak jak tu wasza koleżanka zauważyła, do przenoszenia Najświętszego Sakramentu, do udzielania błogosławieństwa, też przy udzielaniu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, ale też i do przenoszenia Najświętszego Sakramentu. Chyba wszystko. Bardzo księdzu dziękujemy i ponieważ ksiądz powiedział o Najświętszym Sakramencie na koniec, to naszą wdzięczność księdzu Grzegorzowi i przede wszystkim Panu Jezusowi, który dał nam ten czas, żebyśmy zobaczyli te wszystkie znaki i gesty, żebyśmy mądrzej i lepiej przeżywali liturgię. Dlatego teraz wszyscy przyklękniemy i odmówimy modlitwę, niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ksiądz nas teraz pobłogosławi i po błogosławieństwie ustawi w pary i wychodzimy z kościoła. Pani Dorotka prowadzi jak poprzednio. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego wam życzę.